Siemano, mamy południe. Kurczę, 20, nie wiem, 3 prawdopodobnie. Przepraszam, 22 sierpnia. Siewy rzepaku stabilne. Tutaj 23 km od domu jesteśmy. Tu już 8 hektarów, 8,5 działka zasiana jest właśnie tutaj przez znajomego Tomka. Siewnikiem Focusem. Już tak od kilku lat chodziło po głowie, aby spróbować tej technologii właśnie. No to jest coś podobnego jak właśnie top down, połączenie top downa z Pronto plus podsiew nawozu. To tylko, że tutaj mamy bezpośrednią uprawę i nasiona idą w mokrą glebę. Nie przesuszamy jej nadmiernie, a ten rok jest taki, że tej wilgoci troszkę zaczyna brakować w wierzchnich warstwach. Pod spodem wilgoć jest. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także czas pokaże. Wiozę aktualnie też nasiona. Tutaj działka 28 i prawie 29 hektarów też już dobiega końca, jeżeli chodzi. Ale tam na poprzeczniaku, gdzieś tam, gdzie łąka kiedyś była, trochę jest trawy, słomy, więc no jadę to porozciągać, bo tam miejscami się zapychał siewnik. Zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie. Tutaj Łukasz u siebie poprzężycie, bo my z Tomkiem mieliśmy pszenicę. Tutaj słomę zbierał, jest czarno, jest lżejsza ziemia, więc powinno wszystko iść wzorowo. Także co, norma wysiewu, pewnie się zastanawiacie, ile, a tyle. Z worka z próby ustawiliśmy 2,60, także 3,8 hektara. Czyli waga 2,60 na hektar, 3,8, co daje chyba 40 sztuk. Jakoś tak, 40 sztuk, 4 hektary z worka to wychodzi chyba 39, a tutaj będzie wychodziło 40, może 42, mogę się mylić. Także w sumie nie będę teraz liczył was za nudę, tylko po prostu tutaj wam napiszę, ile sztuk, a ile siewnik wysieje. Po prostu podejrzewam, jeżeli dobrze próba jest zrobiona, to norma jest, ale wiadomo, na uwrociach podnosimy, opuszczamy, potem na poprzeczniakach to wszystko jeszcze raz przesiewamy, co najmniej 2 siewniki, no i potem ta norma się nam rozjeżdża. Co innego, jeżeli siejemy śródopasowo i siewnikiem punktowym na sekcję kontrol, wtedy praktycznie, jeżeli siewnik, na przykład Wanderstadt, jeździmy pasowo 8-10 na godzinę, to tam nie ma prawa pomyłki w tym siewniku. Ogólnie w każdym punktowym, jeżeli nie przekraczamy 8 na godzinę, to jest elegancko. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj widać zasiane. A zrobimy poprzeczniak zasiewane, czy się dużo zapychało. Było tylko raz talerzowane. No i oczywiście w podsiewacz idzie 150 kg fosforanu amonu. Zawsze po 100 kg. W tym roku trochę na bogato. A taka ciekawostka dla oglądających. Tutaj sieje Ariel, który ogląda wypociny Szoka Oka oraz innych youtuberów. No i mówił ostatnio do brata, jak robili próbę, że musi się starać, bo jak zjebie, to będzie na YouTubie. Także co, widzowie, jak zjebie, to pokażemy, jak zjebał się, nie? A jak będzie ładnie, to pochwalimy. Na razie wygląda to ładnie. Tam, gdzie na dołku się przypchał, to się przypchał, ale ogólnie fajnie to wygląda. Pójdziemy zaraz zobaczyć, jak nasionka są usytuowane, także no ładnie to wygląda. Nie ma lipy. Także poprzeczniaki też robimy. Coś tutaj mi ta nawigacja mijaka robi. Jest pijana. Likwiduje ostre krawędzie.
Tak wygląda pole po fokusie. O, myślałem, że bardziej się zapychało, ale jest fajnie. Tu na dołku, gdzie studnia, coś się pchało, ale jest dobrze. Zobaczymy, czekamy na wschody. Tak jakby zrobił to przed nim, przed tym fokusem, top downem płyciutko, tak na dyszkę porozciągał tą słomę, no w ogóle byłaby bajka. Ale teraz trzeba się zastanowić i zadać pytanie, czy ta słoma na wierzchu będzie pełniła lepszą funkcję takiego izolatora, że ta wilgoć się będzie parowała z ziemi, ale z drugiej strony też może utrudniać wschody dla rzepaku. Także pożyjemy, zobaczymy. Także poprzeczniaki będą po top downie, no będą czarne po prostu. Tutaj nie ma co gdybać, będzie bardzo dobrze. Także elegancko. Teraz znowu robi top downem, bo trochę usługa fokusem, no mija się z celem. Bo i tak podejrzewam, że na taką płytką uprawy by wyszło z 12 litrów na hektar, plus minus około. Więc to wszystko policzyć. Dłuta, nie dłuta. Także mamy telefon. Będziemy obserwować, jak to rośnie. Do tyłu, gdzie jest glina, zobaczymy jak to wygląda. Z traktora wygląda fajnie, jest pulchniutko, tutaj gdzie łapa idzie to jest bajka, tutaj gdzieś coś się przypchało, wydarzyło się, kępa słomy, nie wiem czy się cofnęło. Tutaj ogólnie jest też źle siać, raz wysoko kosiliśmy, czy fen, czy case, bo tutaj było koszone w pochmurny dzień, było wilgotno i była lipa, pszenica była 15, także ta słoma też nie jest rozdrobniona tak jak być powinna, ale tutaj siewnik robi robotę. O, widzicie? Nie jest domknięta szczelina na glinie. To właśnie to, o czym mówiłem, że fokus właśnie wyciąga tą mokrą ziemię, ten ciężki wał, na którym opiera się cały zestaw uprawowo-siewny, dociska to. Tam jeszcze przed tym jest taki krój talerzowy, no i ta redlica. No ale to leży w mokrym, widzicie, w mokrym. Tutaj jest przykryte słomą, więc no tutaj powiem wam, że nawet jak nie popada, tutaj 60%, 70% powinno być wschodów. Tak jak tutaj, zobaczmy. No tu jest wilgoć. Tu jest wilgoć, to praktycznie wczoraj siane. O, tutaj gdzieś na wierzchu jest w suchym, tak? No to wiadomo, gdzieś redliczka podskoczyła tutaj na słomie i poszła po wierzchu, nie docisło. Ale idźmy dalej tropem tego oto rządka. I tu już jest wilgoć wyczuwana pod paluszkiem. No i tutaj w nocy jest podsiąkanie na bank i tu powinno być wszystko dobrze. O, tu jest rowek, jest w mokrym. Tylko ciężko te nasionka, bo to jest tak nacięte. A więc tak, jeżeli nie przyjdzie jakiś duży deszcz, 10 tam litrów, czy tam 20 w kilka minut, to jest petarda, bo będą wschody. Będą wschody, mokra ziemia z dołu, wyrzucona do góry, wał dogniót, robi podciąganie. No i tu będzie robota zrobiona. O, nawet już wam mogę pokazać. Ruszyłem na centymetr. Te nasionko jest spęczniałe, one wczoraj było wsadzone. One już po dzisiejszej nocy puści kiełka, bo rzepak taki jest. 3 dni on kiełkuje. Kiełkuje, kiełkuje, puszcza korzonek w dół. O, tu jest w suchym na przykład, tak?
No ale nie mamy wpływu. O, tu gdzieś leży na wierzchu. O, proszę bardzo, o, to będzie musiał poczekać na wodę. Tutaj, mimo że jest na wierzchu, ale jest osłonięty słomą. I tutaj jest taka, leżał na tej bryłce. I też nasionko też jest spuchnięte już. Czyli naciągnęło przez noc wilgoci. Ale wczoraj, tutaj jak to było zasiane, to chyba popadało, trochę porosiło, więc to też przyczyniło się. No i to jest, widzicie, teren łąkowy. Tam jest jezioro, tu jest taka rosa, że świata nie widać, mgła dosłownie, jak jest wilgotno. Także testujemy, zobaczymy. Jutro przyjedzie jeszcze zestaw STK prosto od producenta. Tam zestaw od Czajkowskiego przyjedzie na próbę. To co mieliśmy kupić zamiast prąto, zostawić swoją czwórkę. Chcę to zobaczyć, jest możliwość. Będzie test na 5 hektarach, bo takie właśnie 5-hektarowe testy robią u rolników pokazy. Więc jeżeli jest możliwość, chcemy to zobaczyć, jak to wygląda. Bo jeżeli będziemy, postawimy na ST, a do tego STK mniejszy zestaw, bo on jest dużo tańszy, jeżeli typowe ST, bo większy nam niepotrzebny. Pronto, szóstka i te STK to jest już taki sprzęt, że śmiało 1500 hektarów się ogarnie. Także będzie dobrze. Kamyki pozbierać i będzie picobello. No i dobra, tam się, no i dobra, tam się sieje. Także 8 i 30 hektarów zasiane. Teraz Ariel pojechał do brata na działkę 15 hektarów, a tutaj na 2 karaty robimy podrzepak. Jest godzina 2. Wracamy dopiero z pola. Także uprawiłem około 9,5–13 hektarów. Jak wróciłem stamtąd z tego obrębu 23 km gdzie fokus sieje. No i teraz zacząłem uprawiać, 5 hektarów zrobiłem samymi talerzami bez łap w top-downem na bardzo płyciutko, bo jutro ma być pokaz siewnikiem Czajkowskiego STK, tak jak zresztą wspominałem w połowie odcinka. Nie jutro, a raczej dzisiaj ma być ten pokaz. Ogólnie sprzęt już stoi, więc w sumie zaraz mogę wam go pokazać, bo jedziemy na gospodarstwo. Także jedziemy się przespać parę godzin. Chłopaki mają być gdzieś tak między 8.30 a 9.00. Bo nie chciałem, żeby jutro to było wszystko na wariata. Pole nie spryskane. Miało być spryskane dużo wcześniej, ale wyszło jak wyszło, jest jak jest. Ścinamy przężyto małymi talerzami i myślę, że będzie dobrze. Nie robimy głęboko, bo na jakieś 3-4 cm jest ogólnie twardo, także myślę, że powinno być ok. No, bajeczka sprzęt. Taki miał być zamiast Pronto DC. Fajny, nie za duży, elegancki. A co to za traktorek? 6R250. Kurde, ale to małe względem Optuma, to mała. Ale moc podobna, masa chyba też podobna. Klocka ma dużego.
ale nie wiem, czy oś obciążona jest, chyba nie, bo szeroka felga na zewnątrz i schowany. No ciekawe, jak to sobie radzi. Na prostym na pewno idzie, a pod góry no na pewno brakuje mocy. Fajny zestaw. Kurde, zostaje? Fajny siewniczek. Skrzynia niziutko, turem można załadować. Fajne. Także w dzisiejszym odcinku to tyle. Czekajcie na kolejne odcinki. Także siemano. Następnym praca tego zestawu.